Witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 49. odcinku z Assassin's Creed Unity. Po naszych ostatnich przygodach w dwudziestowiecznym Paryżu, gdzie odbywała się jakby końcówka II wojny światowej, gdzie nasz Arno w ogóle odmienił losy i tak nabałaganił w tej wojnie, że powystrzelał 3 odrzutowce CKM-em, wspiął się na szczyt Paryża i na koniec wyskoczył sobie do portalu. Chore, nie? Ale tak to się stało w tej fabule i nikt nic nie to wpływu nie miał. Więc no, wybaczcie, ale fabuła naprawdę mnie zaskoczyła. Niezmiernie mnie zaskoczyła. Nie sądziłem, że to tak się zakończy. Bardzo podejrzewałem, że Belek będzie zamieszany w zdradę, ale nie sądziłem, że aż tak chamsko się postawi w takiej sytuacji. No ale musiał zginąć. No, co mógł zrobić? No powiedzcie mi, co mógł zrobić? Co mógł po prostu taki gościu zrobić? No dobrze, zrobimy sobie szczeliny Helixa. Jako że po prostu jestem tym zainteresowany i chciałbym to zrobić, to po prostu zrobię, no. Dlaczego nasz Arno się dziwnie zachowuje i dlaczego są spadki? I ja mam wrażenie, że mam wszystko powyłączane. Nie wiem, gra chce mnie chyba najwyraźniej oszukać. Myśmy w ogóle znali tą drogę? A, to jest ta droga, kurde. Ja ciągle zapominam, że ja znam ten kierunek, którym podążamy. A po prostu mi się ciągle wydaje, że nie jest to, że nie jest to. A jednak to jest ten kierunek. Nie przejmuj się, oni się żyje. Dobra, teraz możemy być dachowcem. Ile mamy tam punktów umiejętności? Ja 0. Myślałem, że coś dostaliśmy. Nie, bo ja musiałem oczywiście wydać na skilla związanego z ślusarstwem. Więc niedobrze zrobiłem, dokonując takiego wyboru, a nie innego. Zresztą mam te spadki, przecież przeglądarkę wyłączyłem. Nie wiem, co może nawalać. Jakie może być meritum tej sytuacji? O kurde! Powaliło cię, Arno, już do reszty. Tyle ci powiem. Ja chciałem parkour, a ty widzę, że tak sprawę stawiasz. Więcej mi tak już nie rób, okej? Okay? Mam nadzieję. Już mamy sekwencję 8. W ciągu 2 odcinków zdołałem skończyć sekwencję. To jest naprawdę już końcówka. Jak tak patrzę, te sekwencje lecą jak liście z drzewa. I trochę mi się to nie podoba, bo oczekiwałem, że fabuła będzie dłuższa i nie wiem, że wszystko po prostu jakoś to się potoczy dłużej. A tak naprawdę to czas leci skandalicznie szybko. To mnie niestety smuci, ale tak dzisiejsze gry powstają. Nic innego nie zrobimy z tym fantem. Gry będą tak powstawać i tak. A to od nas niestety nie może zależeć, tylko od deweloperów te gry wypuszczają w tym dniu. Ło, spokojnie. Ja nie chciałem tej skrzyni, więc spokojnie. Odpuśćcie sobie te poszukiwania wasze nędzne. Ja chcę tylko się do szczeliny dostać. To jest mój cel, zadania. No, już niedaleko, jeszcze z 200 metrów. I mamy naszą szczelinę gotową. Aha, Arno. Ale coś znowu jest?
Patrzysz mi tam. O, tak ledwo mi powiedział. Co on zrobił? Arno, pogięło już cię do reszty? Ja nie chcę, żebym ja przyszedł na zawał albo coś gorszego. To powaliło czasami już tego Arno. Co on nie zrobi, to naprawdę potrafi wystraszyć. Idzie dalej, idzie dalej. Git tutaj będzie. O! Tu mamy jakąś tajemniczą zbrodnię, ale to jest chyba poziom 5, nie? Jak myślicie? Cyrulik Sewilski. Pff, jakie banalne. Tak, śledzimy to. Czekajcie go. Chciałbym... Suwaj się! Zabić tych przestępców. Jeszcze z wami mam walczyć? Dobra, ja to już swoje zrobiłem. Dobra, teraz się jeszcze schować. Chciałem się schować pod siano. No. I o to chodziło. W czym jeszcze problem? No ale to zadanie będzie tak banalne, że to nawet nie trzeba będzie się męczyć za bardzo. I dobra, już. Zrobione. Tutaj są jakieś ślady krwi, które na to wszystko wskazują. Dziedziniec ulotka. Fajna dodatka zapraszająca na sztukę. Aha. Okej. To idziemy za tymi śladami krwi? Powaga. Nie mówcie. A, jest więcej pomieszczeń. Będę przez okno, a nie przez ławkę. 5 tropów mamy tutaj. I rent him a room upstairs for his discreet encounters. This evening he arrived with a bouquet and said a young lady would soon follow. I went out back briefly. When I returned, I found these flowers scattered in a trail out into the street. Then a man dressed in shabby black robes, you know, like a poor student, came running down the stairs and out the door. Very odd. Nothing bad has happened, I hope. Hmm. Zobaczymy. Szynkarza. Zeznanie. A co, coś więcej? Chyba trzeba będzie się na górę przejść bardziej. No to na dole już chyba niczego nie znajdziemy interesującego. Nas mogło zaintrygować. Nie macie tu schodów na górę? Trochę fatalnie macie. Ciebie na razie nie mam po co oskarżać. Zobaczymy, co dalej będzie. Tu coś mamy. Zmięty liścik. Coś chyba jeszcze tu musi być. Coś mogłem przeoczyć. Coś jeszcze jest chyba na górze tutaj. Albo nie. Widzę. Tu coś jest. Dobra. Teraz jeszcze jedno miejsce trzeba odwiedzić. Ten spektakl teatralny. No, zobaczymy, co z tego będzie. No, Arno, nie wygłupiaj się. To jest misja.
O kurde. Prawie śmierci. Życia i śmierci. A, Arno sobie tak skoczył. Pozwoliłem mu na to. Fajnie mu to nawet wyszło. O, kasa przyszła, której na razie nie odbiorę. Tak już mam chyba znowu 200 tysięcy. Nie pytajcie, jak ja zbieram te hajsy. Wy już w sumie wiecie, jak ja to robię. Więc nie róbcie udawanych min. Tutaj skrzynia jest tu zrepozytana. Brzytwa. You were speaking so intently with just there. A young student who shows much promise. He is very talented and witty. He speaks with refinement and well, as you have seen, he has a very pleasing. Very pleasing, I assure you. Very pleasing. Bart. He has one great failing. Czekaj, bo widzę, że tu mamy przestępców. Kurde. Musi tak ładować. Nic nie zrobiłem złego. Jakiś papierek leży. Spadki. Abym na serio coś złego zrobił. Gdzieś tam ten papierek jest. Dużo papierków. Aha. No dobra, teraz sprawdzamy tych ludzi. My name is Pascal. I generally play second lead, although frankly I'm the superior actor. Barto's the leader of the troupe, so he casts himself as first lead. First lead. He can barely remember his lines. Likes to mix it up with the actresses as well. Unprofessional. He's not well liked. Laurent, in point of fact, hates him. Laurent's a bit of a turd himself. Mm-hmm. Oh, cool. Zeznanie Pascala. To trzeba ważne zeznanie zdobyć. I am the actor Ficaron, loved by all from Marseille to Ghent. We have a tight-knit theatre troupe here. We all get along very nicely. Although, well, Pascal can be difficult and argues endlessly with Bartow. But nothing serious. What do you ask? I'm Rose. I've been acting with the troupe for some time. I'm married to Laurent. I'm worried about him. Neither he nor our lead actor have shown up today. But if he does arrive, don't let him see you talking to me. He's very, very jealous. Kurde. To jestem oskarżycielem. Ty? Może ty? I am the actor Ficaron. Loved by all from Marseille to Ghent. We have a tight-knit theatre troupe here. We all get along very nicely. Although, well, Pascal can be difficult and argues endlessly with Bartow. But nothing serious. What do you ask? Étrange manière de faire de l'exercice. Likes to mix it up with the actresses as well. Unprofessional. He's not well liked. Laurent, in point of fact, hates murder Bartow. If it had occurred to me, I may well have done it. But it did not occur to me. Aha, czyli jednak nie ty. Fatalnie, nie? I am the actor Ficaron. Loved by all from Marseille to Ghent. We have a tight-knit theatre troupe here. We all get along very nicely. Although, well, Pascal can be difficult. You are a clever man. It was my finest role. I waited until Laurent killed Bartow, then I killed Laurent. Any man who has a sister would do the same. No super, czyli jednak to była jego sprawka. Kurde.
Poziom level 1, a ja się mylę. Nieźle, nieźle. Pewnie jakaś nagroda słaba będzie, ale będzie za to najważniejsza jakaś nagroda. Więc nie narzekam. Ah, hello. So delightful to see the man who put me here. Where I have no audience. Actors. I'd give them all the chop if I had my druthers. See what you like. Dobra, co dostaniemy? 30 livrów. O luj, jaka bieda. Pałasz! Dobre. 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 Cztery będzie. I tak mi się ta misja nie podobała. Nuda w cholerę. Dobra. Mieliśmy się w ogóle zająć szczeliną. A jako, że nas zaczepiła jedna misja, to idziemy do tej szczeliny. Jeszcze zdążymy coś zrobić, zanim będzie za późno. Co weź chłopy? O, jeszcze złodziej. No złodziej mi ucieka, Arno, nie wyłupiaj się. Czemu mam takie potworne lagi? O co chodzi? No, coś chyba musiałem nie tak zrobić. Może teraz mam taki ścinę, nie wiem. Nie, musiałbym sobie jeszcze bardziej zmniejszyć wymagania graficzne, ale tak musi wystarczyć. Kurde, te spadki mnie martwią. One są teraz co chwilę. Praktycznie. Skacz, skacz. A teraz jest lepiej, ale i tak nic nie da. W tym wypadku. O. Zobaczymy te szczeliny. Każdą raz przynajmniej, bo pewnie odcinek zaraz będzie się skończyć. Takie znowu przestępcy. Chciałem podwójne zabójstwo. Nie wiem, czy mi to czasami nie chce zachodzić. Jakieś to trochę dziwacznie zrobione, ale to nie zawsze się musi udać, ja to wiem. Że jak będzie jakaś okazja, to wtedy się uda, no. Ale to wrzeszczą obywatele Francji, Paryżu. Nie wiem, coś mi nie pasuje, protestują co sekundę o coś innego. Byle by im się żyło lepiej. Tak naprawdę, kiedy będziemy mieli lepsze jutro? Nie zamęczaj się. Pobiegnij, bo trzeba też szczeliny zobaczyć. Ło. Mnie trochę zaskoczyło, Arno. Nie kazałem się tu wspinać, naprawdę. No Arno to naprawdę niekiedy robi po swojemu wszystko. Zamiast to, co ja mu każę, dla przykładu. Właśnie teraz przeskoczył obiekt, czyli mnie się posłuchał. Ale niekiedy to robi automatycznie, po swojemu. Dobra, trzeba będzie teraz to wszystko obskoczyć. To nie będzie trudne, tylko trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Super, już jakiś przestępca jest. Okay. No, lepiej go ustrzelić niż uganiać. Bo to jest wtedy strata czasu. Tego się boicie. Tylko postrzeliłem ekstremistę. Nic więcej. Bo znowu go zabiją. Po co? Tak za was nie mam expa. Już zaraz będziemy koło tej szczeliny. Która w tym miejscu się wydarzyła. Co? Strasz.
Okej, okay, dobra. Wybieramy raczej tą szczelinę, bo chciałem tą zobaczyć najpierw. Ale jeszcze są dwie pozostałe szczeliny. Uzupełnimy itemy. No i zaczniemy to robić. Okej, okay, gramy. Zobaczymy, jakie to trudne będzie. Tak patrzę na czas. No już 20 minut mamy nagrania. Próbuję teraz bez stopera nagrywać, żeby, wiecie, pokazać, że znam się na dokładnym czasie. Okej. Okay. We thought we'd lost this assassin for good. His life is in your hands now. Find him. Dobra, damy radę. Raczej. Good. Our techs will start analyzing the data right away. That data node is starting to desync. You better collect it before it loses all value. Wait a second. This one's encrypted. Czemu on za mną biegnie? To nie dziwne. I think this data could really help us. Aha, ja mam pobić jego rekord, okej. Okay. No to fajnie. Się mamy. Let's hope that contains something valuable. No, fajnie się biega, fajnie się biega. That data node is starting to desync. You better collect it before it loses all value. Excellent. This could hold some major Abstergo secrets. Nie wiem, czy uda mi się pobić rekord, a jak nie, no to tym razem. Uda, ale miałeś na wait, skoczyć. This data is encrypted. I strzelają. Strzelają. Okay, we have our agent's location. Good. Our techs will start analyzing the data right away. Dobra, trzeba teraz zwolnić asasyna. Tyle nam wiadomo. Wow, this should make our researchers very happy. Kolejne. Hold on a second, I need to decrypt it. Nie, lepiej to zebrać, bo kurde, to idą naprawdę porządne punkty. Dobra, gdzie tego asasyna mamy? Hurry up, you're almost out of time. Już, już, już. He's there, you have to save him. No już, już. Let's hope that contains something valuable. He's out of okay, dobra, good. Dobra. Chcę pobić jego rekord. Mogę? Mogę jego rekord pobić, dziękuję. Jeszcze chyba zdążę. Dobra. Nie! Quick, a ja nie chciałem skaczać tam. Our agents are never safe in the Helix. Kurde, jeszcze raz muszę pobić jego rekord. Dobra, następna szczelina. Może innym razem mi się uda. Nie chciałem tam skakać, naprawdę. Miałem jeszcze sporo czasu. We're counting on you to save our operative. Somewhere in the simulation. Okej, okej, spokojnie. Mam radę. Let's hope that contains something valuable. Excellent. This could hold some major Abstergo secrets. Jego rekord myślę, że uda mi się pobić. Co tam gwiżdżesz? Czekaj, bo tutaj... Aha, i nie mogę przez to przechodzić, ale gówno. A to trochę trudnienia mamy, widzę. This will come in handy. Muszę tu uważać, naprawdę, w cholerę. Muszę pobrać lepiej. Dobra. To był krzyk Niemca jak nic.
Sending the data to the lab now. Wait a second. This one's encrypted. I've been able to pinpoint our agent's location. There's the agent. Get him out. Moment, tu jeszcze pozbieram. Dobra, dojczury ja tam zamknę. Nicely done. We need all the data we can find. You don't have much time left. Wow, this should make our researchers very happy. Trzeba najpierw to zbierać, potem możemy uwolnić. Hold on, decrypting. Dobra. Zaraz to wszystko rozszyfrujemy. Hold on a second, I need to decrypt it. Dobra, teraz tego asasyna bym uwolnił. Najchętniej. Seconds left. Oh, 5 seconds. Another piece of the puzzle. 3, 2, 1. The simulation is breaking up. Oh, shoot. Chyba jeszcze zdołam pozbierać co nieco, nie? Czekaj, tu coś jest. Dobra, jest. Ja mogę uciekać. You performed a great service for the Brotherhood, but others still need your help. No i git. Jest jeszcze jedna szczelina? A zobaczymy dalej. Dlaczego by nie? Jestem aż zainteresowany, co to dalej będzie. Chyba dostaliśmy liwer za to. Za tą premię. Misję dodatkową, żeby zebrać więcej niż przewidywano. Ale ja tego nie chcę. Free the assassin and try to collect the data he found. The data is desyncing. You need to collect it or it'll be gone for good. Another piece of the puzzle. Well done. I think this data could really help us. Hold on, decrypting. We're losing that data. Try to reach it before it's gone completely. Send the data to the lab now. Assassin position triangulated. Good job. The more data we can get, the better. Wait, this data is encrypted. Trzeba tego asasyna mógłbym uwolnić. Jeszcze nie mogę za bardzo.
Może tutaj wejdę sobie. This will come in handy. Quick! Time is running out. Już, już idę po niego. Ale ja czy jego rekord pobiję? Tu mam wątpliwości. He's there! You have to save him. That's it. He should be safe now. Wow. This should make our researchers very happy. Spokojnie, da radę. Good. Our techs will start analyzing the data right away. No pewnie, pewnie, zbierze się. Dobra, wracamy do Helixa. I możemy zakończyć już odcinek, tak szczerze mówiąc. Trochę żeśmy się wyszaleli. Bieganie po... pod wieżą Eiffla, no, robi furorę, naprawdę. Ale myślę, że to na razie wystarczy. Potem jeszcze zobaczymy te inne szczeliny, które tam dostaliśmy. Ewentualnie poświęcimy na to jeszcze jeden odcinek. Jeśli trzeba będzie to zrobić, to tak się też stanie. Zbieranie dalej, okej. Okay. Mamy ogarnąć jeszcze jedną, trzeba zrobić informację. To jest szpieg. To jeszcze wam pokazuję, co mamy tu do zrobienia. Dobrze, okej. Dobra, zakończymy jeszcze odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 49. odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, komentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo, jedność.